Mówi się, że najlepiej byłoby się uczyć na błędach innych osób. Dzięki temu nie przysporzylibyśmy sobie jakichś tam dodatkowych problemów. I zobaczymy dzisiaj, jak to wygląda z perspektywy ostatnich 14 lat u Pawła. To znaczy, porozmawiamy o jego porażkach, o jego największej stracie na giełdzie. Jakie to były kwoty, jakie doświadczenia i jakieś może wnioski z tego wyciągnął. Natomiast przed tym skup się. Zostaw przycisk subskrypcji, ten, który jest czerwony, szarym. Kliknij sobie gdzieś tutaj na dole. Kliknij dzwonek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych nagraniach z naszej serii Pytania do Tradera i innych, które pojawiają się na tym kanale. A my tymczasem przechodzimy do konkretów. To jest bardzo ważna kwestia. Nikt tego nie lubi z inwestorów, z traderów, dlatego że no, nie warto często chwalić się porażkami albo nie każdy potrafi się do tego przyznać. I to nie, oczywiście w moim przypadku też tak wielokrotnie było lata temu, że ciężko o tych porażkach się rozmawiało, że trzeba było je przepracować, to dość istotne. I ja pamiętam taką swoją, bo pytanie, jaka jest największa albo jaka była największa, to ja pamiętam taką porażkę, to było z 8 lat temu, kiedy prowadziłem równocześnie biznes. I wymyśliłem sobie, że no przecież biznes mogę rozwinąć, że może mi iść lepiej, więc doinwestuję, ale kasę wezmę z rynku. Sytuacja wyglądała w bardzo prosty sposób, to znaczy miałem 50 tysięcy złotych, a potrzebowałem jakieś 180-110, żeby uzyskać jakiś tam efekt fajny w biznesie. No więc wymyśliłem zajebisty patent, wpłacę sobie te pieniądze, przecież potrafię, przecież daję radę, więc zainwestuję. Już teraz nieważne co. I w pierwszej fazie poszło mi bardzo dobrze, to znaczy doszedłem do kapitału 400 tysięcy, więc zrealizowałem zdecydowanie więcej zysku niż potrzebowałem. No i zrobiłem najmądrzejszą rzecz, jaką może zrobić każdy, kto się podjara, każdy, kto uwierzy w to, że może zarobić dużo pieniędzy, albo jeszcze więcej, włączyłem się po prostu chciwość. I tak, mając 400 tysięcy, otworzyłem pozycję większą, spadło na 300, na 200, na 100, chciałem odrobić, dokładałem i niestety lądowałem pod wodą. A więc mając 50 tysięcy, doszedłem do 400, zarobiona kasa, zamiast wypłacić podstawowy błąd, 400 tysięcy do piachu. I w zasadzie to był taki moment, w którym zamiast wyjść z tej sytuacji, to się zacząłem kręcić w kółko. I tak zrobiłem sobie jeden obrót, drugi obrót. Przyszedł taki moment, oczywiście, że pojawiła się refleksja, w końcu znalazłem wyjście. Tak realnie, chciałem Ci to zobrazować, tak realnie wyjście z takich sytuacji oczywiście jest. Trzeba pamiętać o planie, trzeba pamiętać o zasadach, trzeba być konsekwentnym, też trzeba ufać temu, co robisz, w jaki sposób. No i najważniejsze, jeżeli masz zarobione pieniądze, to trzeba się nauczyć je wypłacać, bo błąd, który często popełniamy jako traderzy, jako inwestorzy, myślimy o tym, jak dużo zarobimy, a zapominamy o tym, że tak naprawdę pieniądze i zyski to są te, które wypłaciliśmy i mamy u siebie na koncie. Jeżeli dotrwałeś do końca tego odcinka, zostaw poniżej komentarz o treści strata, zostaw koniecznie like, subskrypcję i wciśnij dzwonek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych nagraniach na tym kanale właśnie z tej serii Pytań do Tradera. A zaraz obok, albo po tej stronie, już sam się generalnie gubię, ale będziesz miał miniaturkę, jak klikniesz, to przejdziesz do ostatniego Pytania do Tradera, w którym omawialiśmy mega, mega istotne kwestie. Nie pamiętam jakie, więc powiedziałem, że mega istotne. Ale to Paweł miał nagrywać. Paweł! Naturalnie być po prostu. Kurwa, jebane drzwi. No nie no, chcieliście, jak wychodzę drzwi, no zawsze mnie wkurwają, nie? Nara.